Wiecie Państwo, że będę w czapce, ale może się przyniosła szczęście, jak to nie zostanie. Witam wszystkich serdecznie na konferencji pomeczowej. Meczu Czarni Arena Żagań MK jest Kluczbork. Zwycięstwo drużyny gospodarzy 2-1 po bramkach Grzegorza Dorobka i Macieja Kamilowicza. Za chwilę poproszę naszych gości, trenera Zbigniewa Smułkę i trenera Romualda Szukiewicza o podsumowanie spotkania. Jako pierwszego poproszę trenera Zbyszka Smułkę. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa gospodarzom. Na pewno zabrakło dzisiaj jednej rzeczy, zabrakło ludzi, zabrakło kibiców. Naprawdę ci, którzy przyszli z obu stron, nie mogli się zawieść. Bardzo szybka gra w obie strony, otwarta gra. Były momenty, gdzie dominowaliśmy my na boisku, były momenty, gdzie dominowali Czarni na boisku. Na pewno było widać dzisiaj w większości zawodników czarnych tą większą chęć, wolicjonalność, agresję, determinację i tym zasłużyli dzisiaj i szczerze im gratuluję na to, żeby pokonać nasz zespół. A my dostaliśmy dwie bramki po tym, o czym mówiliśmy sobie przy założeniach, uważać na drugie auty. Widzieliśmy, że potrafią rzucić czy Filip, czy Michał. Niestety złe zachowanie, pierwsza bramka. Później kontratak w sytuacji, gdzie mówiłem, że w sytuacji, gdzie Piotruś Bruski świetnie schodzi na wsteczną piłkę i pokazuje się do grania, Maciek Tomowicz będzie wchodził za niego, złe zachowanie i usunięcie stoperów. Druga bramka, no, było troszeczkę za późno, ale podjęliśmy jeszcze walkę, kapitalna bramka Rafała z rzutu wolnego i naprawdę mecz mógł się podobać i ja muszę być zadowolony, bo w Żaganiu jest naprawdę ciężki teren tu pod wozem nowego szkoleniowca złapali wiatr w żagle chłopcy i widać, że nabrali wiary i widać, że wiedzą po co wychodzą na boisko, żeby przede wszystkim walczyć, bo taka ta liga jest, że kto jest bardziej zdeterminowany, kto mocniej przepycha, kto mocniej walczy, kto mocniej wybiera presję na panach sędziach, to ten bardzo często spotkanie wygrywa. Gdzieś tam w tle są założenia taktyczne, w tle są umiejętności piłkarskie i trzeba to zrozumieć. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy średniakiem w tej ligi. Jeżeli to zrozumiemy, stać nas na to, żeby być później czy później dalej. Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie spotkania. Trenera zespołu gospodarzy dla mnie. Proszę położyć. Dziękuję. No, nie będę ukrywał, że z wyniku jestem bardzo zadowolony. Kolejny mecz, który kończy się naszą zdobyczą punktową. Tak jak tutaj Zbyszek powiedział, mecz był otwarty, obydwie drużyny chciały wygrać, nikt nie kombinował jakiegoś wywiedzenia wyniku czy gry na 0-0. Byłem zaskoczony, jak bardzo nas zdominowali w pierwszych 20 minutach zespół Kluczborka. Duża wymienność pozycji, dużo podań z pierwszej piłki, to świadczy o tym, jak cennym zawodnikiem dla nich jest Łatowski. I myśmy złapali swój rytm dopiero w momencie, kiedy zszedł u nich najgroźniejszy napastnik. Kontuzja mięśnia chyba dwugłowego. Zaczęliśmy grać w swoją piłkę, dłużej utrzymywaliśmy się, zagraliśmy kilka akcji. Po przerwie stały fragment gry, szybko zdobyta bramka. Przeciwnik stanął, zrobiliśmy drugą bramkę. I w tym momencie, gdyby moi zawodnicy byli bardziej doświadczeni, mogliśmy ten mecz wygrać wyżej. Dwie, trzy kontry, bardzo dobrze wyprowadzone. Szuszkiewicz z jednej strony, z drugiej strony Grzesiu wszedł. Niedograne ostatnie podanie, bądź zawahanie się, powodowało, że nie zrobiliśmy trzeciej bramki. Kolejna faza meczu. Strata bramki w podstawowym fragmencie gry i mecz stracił płynność, stracił jak gdyby swoją widowiskowość. Zaczęła się walka wręcz, dużo kartek, nerwowość. No i w tym całym, tak bym powiedział, lekkim bałaganie jestem szczęśliwy, że dowieźliśmy te 3 punkty na końcu. Dziękuję bardzo panie trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Panie Zbyszku, chciałbym zapytać, sytuacja finansowa między panem a klubem.
klubem Czarnych Żakań została rozwiązana? Czy nie musi pan trener na to pytanie odpowiadać? Konferencja dotyczy meczu, a nie sytuacji między trenerem a klubem. Jeżeli chce, żeby gdzieś trener na to pytanie udzielił odpowiedzi, to może się z trenerem umówić po zakończonej konferencji. Nie, no, pytanie można zadać każde chyba na konferencji prasowej. Ale to jest na temat piłkarski. On nie odpowie najwyżej, no nie sterujmy. Nie, ja powiedziałem, że nie musi odpowiadać. No to ten wie, co chce robić, nie? Znaczy panowie, ja powiem tak. Jestem pasjonatem piłki, oglądaliśmy dzisiaj fantastyczny mecz. I jeżeli panowie nie umiecie zadać pytania dotyczącego piłki nożnej, można zająć się czym innym. Kwestie finansowe pozostawię między mną a klubem. Dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie wyczerpuję. Kolejny mecz. Dziękuję.